Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Dzisiaj jeden trening, ale bardzo intensywny. Dokładnie, dzisiaj skupiliśmy się na małych grach, żeby po prostu nie biegać bez piłki. Wybiegaliśmy to w małych gierkach. Na duże bramki, jak i na małe. Myślę, że dobrze popracowaliśmy. I teraz czas na odpoczynek. Dzisiaj takie zajęcia, można powiedzieć, będące kwintesencją hiszpańskiego futbolu. Można tak powiedzieć. Panie są znani z tego, że czują się dobrze na małej przestrzeni, w takich właśnie małych gierkach. Troszkę pod nich, ale myślę, że pozostała ekipa w ogóle nie odstawała. A słońca mieliście tyle, że chyba nawet Hiszpanie w pewnym momencie mieli już dosyć. Dokładnie, po kilku dniach, gdzie było trochę deszczowo. Dzisiaj nas spotkała piękna pogoda, powyżej 30 stopni. Wiadomo, trenuje się trochę lepiej w temperaturze niższej, ale nie możemy narzekać, boisko było przygotowane. Pogoda też dobra, także nic, tylko pracować. Za wami pierwszy pełny tydzień pod wodzą Kibu Wikuni. Jacie już można pierwsze takie obserwacje poczynić, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zajęć? Dużo nie odbiega od tego, co prezentowaliśmy wcześniej za poprzednich trenerów. Jakby cały czas ta sama filozofia jest nam wdrażana, chcemy grać w piłkę, trener na pewno jest wymagający. Chcę, żebyśmy pracowali cały czas. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć w defensywie, że po prostu dużo pracy przed nami też jako dla obrońców. I tak jak mówię, dużo się ta filozofia nasza nie zmieni. Byłeś w drużynie, która wygrała rywalizację na koniec w małych gierkach. Dokładnie, miałem najlepszą kapelę i to my wygraliśmy. Opowiedz, na czym przebiegała ta rywalizacja, jakie były zasady? Mieliśmy gierkę 5-5 z 4 jokerami, 2 za bramką, 2 po jednej i po drugiej stronie boiska. 2 bramki na może 35 metrach, 30, i chodziło o to, żeby zdobyć jak najwięcej bramek i przy tym wybiegać to co było założone przed treningiem. Jesteś w pokoju z Maxem Rozwandowiczem, chyba największym śpiochem, jeżeli chodzi o drużynę. To w ciągu dnia pewnie pełen spokój w pokoju. Czy ja wiem, czy największym śpiochem, może trochę go rozruszałem, trochę mniej śpi niż słyszałem z opowieści. Ale jest czas na drzemkę, jest czas na pracę, także jeżeli Maksiu ma ochotę na drzemkę, to tym wykonuje, ja mu w tym nie przeszkadzam. Jakim kompanem jest Max, jeżeli chodzi o współdzielenie pokoju? Myślę, bardzo dobrym. Żartuję. Robimy sobie żarty nawzajem. Akurat w naszym pokoju jest sporo much. Mamy też ubaw, jak z nimi walczymy. Nad ranem zdarza się, że słyszę krzyki od Maxa dobiegające z łóżka, że akurat mucha chce go zaatakować, także już jest wesoło. Jest to chyba najbardziej ŁKS-iacki pokój, patrząc pod względem liczby występów w pierwszej drużynie. Myślę, że na ten moment na pewno. Dzisiaj pierwszy półfinał Euro 2020, Włochy kontra Hiszpania. Za kogo będziesz trzymał kciuki? Z racji, że mamy dużo przyjaciół w drużynie Hiszpanów, to za Hiszpanię. Czyli fakt, że to Włosi słyną z defensywnego futbolu, tutaj nie wpłynie na twoje sympatie? Nie wpłynie. Come on.
Kończy się szósty dzień zgrupowania UKS-u w Woli Chorzelowskiej. Z nami Jan Sobociński. Janku, przede wszystkim zaczynamy od wielkich gratulacji, bo tegoroczna przerwa między rozrywkami przyniosła bardzo ważne wydarzenie w twoim życiu. Tak, dokładnie. Myślę, że też jedno z najważniejszych w życiu dla każdego człowieka. Bardzo się cieszymy z tego. Dostaliśmy mnóstwo gratulacji od niektórych nawet kibiców na prywatną wiadomość odpowiadałem, także z tego miejsca bardzo dziękujemy. Opowiedz paru zdaniach o samej uroczystości, bo wiemy, że w bardzo malowniczej scenerii, w bardzo malowniczych okolicznościach się wszystko odbyło. Tak, odbyło się w Rozewiu, nad Polskim Morzem. Co mogę powiedzieć? Piękny widok z samej ceremonii. A później tak, każdy polski ślub odbyło się wesele. Na podróż poślubną czasu jednak nie było, bo tylko kilka dni wolnego. Rozumiem, że podróż poślubna to już po tej podróży za ocean w bliżej nieokreślonej przyszłości się odbędzie. Myślę, że tak, bo tak jak powiedziałeś, czasu mało między rozgrywkami. Udało nam się wziąć ślub. Czasu trochę zabrakło na podróż poślubną, ale na pewno sobie to odbijemy i wybierzemy wspólnie jakiś kraj, do którego chcielibyśmy polecieć. Jak się czujesz jako już nie kawaler? Czuję się tak samo. Bardzo się kochamy, to się nie zmienia. Wzięliśmy ślub, bo uważaliśmy, że to jest ten czas. Tak jak mówię, dużo się nie zmieniło, ale bardzo się cieszymy z tego. Przechodząc już do tych tematów stricte sportowych, jak podsumujesz to już 2/3, można powiedzieć, tutaj pobytu w Woli Chorzelowskiej w Rado Resort? No cóż, ciężko pracujemy, żeby być przygotowany, żeby być przygotowani na przyszły sezon, żeby udowodnić wszystkim, że potrafimy grać dalej w piłkę i przy tym punktować. I to, co najważniejsze, celujemy jak najwyżej i chcielibyśmy awansować do tej ekstraklasy. Paradoksalnie to, że ta przerwa między rozgrywkami w tym roku jest taka krótka, z waszego punktu widzenia to chyba dobrze, bo nie było czasu rozpamiętywać przegranego finału baraży. Myślę, że na pewno każdy na swój sposób rozpamiętywał ten mecz, ten sezon. No, ale tak jak mówisz, przerwa krótka, nie ma też czasu, to już jest przeszłość, to już jest za nami, czasu nie cofniemy, musimy pracować dalej i jeszcze mocniej, żeby ten awans z ekstraklasy był. Kolejnym takim kroczkiem w tej pracy będzie jutrzejszy sparing ze Stalą Rzeszów. Czego oczekujesz po tej grze kontrolnej? Uważam, że w ostatnim meczu zagraliśmy dobrze, ale wiem, że stać nas na jeszcze więcej i myślę, że to pokażemy teraz jest w sparingu ze Stalą Rzeszów. Od lipca jesteś już teraz formalnie zawodnikiem klubu z Charlotte, ale twój nowy pracodawca zdecydował się wypożyczyć ciebie jeszcze do UKS-u na te najbliższe pół roku, do momentu, kiedy drużyna rozpocznie w Charlotte treningi. Jak przyjąłeś tę decyzję? Cieszyłem się, bo UKS to mój klub, któremu kibicuję, w którym się wychowałem i będę miał jeszcze okazję w jakimś stopniu pomóc przynajmniej przez to pół roku w drużynie w awansie do ekstraklasy. Jak potraktujesz te najbliższe 6 miesięcy w Łodzi? Będę chciał zrobić wszystko, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, pomóc klubowi przez te pół roku, ale też w jakimś stopniu przygotować się do wyjazdu za granicę, bo wiem, że muszę być przygotowanym, żeby wejść w nowy sezon w Ameryce, żeby być po prostu przygotowanym. To nad jakimi elementami będziesz skupiał się w pierwszej kolejności, żeby właśnie polecieć za ocean jako jak najbardziej kompletny zawodnik? Myślę, że najważniejsza będzie głowa i przygotowanie piłkarskie. Poza tym przygotowanie fizyczne, jak i przygotowanie z trenerem motorycznym na siłowni, czy to na jakichś przyspieszeniach i innego różnego rodzaju ćwiczeniach. Przyjście takiego zawodnika jak Nacho Monsalve, wychowanka Atletico Madryt, mającego za sobą występy w kilku klubach hiszpańskich, holenderskich, a ostatnio także w Bułgarii, może pomóc w twoim rozwoju, możliwość podpatrywania go? Myślę, że na pewno, ale tak samo czy od Macieja Dąbrowskiego, czy od Adasia Marciniaka można się dużo nauczyć.
Każdy z zawodników jest troszkę inny, od każdego można coś innego wyciągnąć, także myślę, że z każdego z tej trójki, którą wymieniłem, można coś wziąć dla siebie. Jak często jesteś w kontakcie z przedstawicielami klubu z Charlotte? O czym rozmawiacie? Jak to ta komunikacja wasza wygląda, tak od kuchni? Przeważnie rozmawiamy o meczach, których rozegrałem, na co należy zwrócić uwagę, co poprawić. A jak często jesteśmy w kontakcie? Różnie, mówię, zależy w którym meczu zagram i wtedy jesteśmy w kontakcie. A miałeś już okazję porozmawiać, na razie oczywiście online, z nowymi kolegami, których klub z Charlotte już zdążył potwierdzić, tak jak ciebie? Poprzez pisanie miałem okazję rozmawiać, poprzez jakąś wideorozmowę jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zorganizujemy może jakieś wspólne spotkanie dla wszystkich i w jakimś stopniu się zapoznamy, przynajmniej przez tą wideokonferencję. Patrząc na nazwiska, patrząc na kluby, w których ci zawodnicy występują, można zaryzykować stwierdzenie, że tworzy się bardzo fajna ekipa. Tak, ostatnio podpisali, można powiedzieć, że bardzo doświadczonego zawodnika, Christiana Fuchsa z Leicester, więc tak jak powiedziałeś, tworzy się ciekawa drużyna, zobaczymy co czas przyniesie i co jeszcze nam Charlotte tutaj pokaże w kontekście nowych zawodników. Słuchając tego, jak porozumiewasz się z zagranicznymi zawodnikami w UKS-ie, od razu można się zorientować, że od momentu podpisania kontraktu postępy w nauce języka angielskiego mocno przyspieszyły. Tak, można powiedzieć, że to jest mój taki mały obowiązek, żeby po prostu funkcjonować w tamtejszym, można powiedzieć, świecie, to jest jakby mój obowiązek, który muszę spełnić, żeby po prostu wejść czy do szatni, czy po prostu w życiu codziennym móc funkcjonować normalnie. Do kadry pierwszej drużyny UKS-u wrócił twój dobry znajomy z rocznika 99, Oskar Koprowski. Jak przyjąłeś jego pojawienie się z powrotem w drużynie? Ucieszyłem się, bo wiem, że Oskar mocno pracuje i ciężko, żeby właśnie być w pierwszej drużynie i tak jak mówię, bardzo się cieszę, że wrócił do nas. Znasz Oskara mało kto, co ten zawodnik może wnieść do szatni UKS-u i co może wnieść na boisku w zespole UKS-u? Myślę, że przede wszystkim charakter, który ma Oskar, może pomóc nam w szatni. Jego cechy ewolucjonalne są takie, że na boisku może przenosić góry. A czy Oskar jest już gotowy do walki na pierwszoligowych boiskach? Myślę, że na pewno. Pod każdym względem, czy to fizycznym, czy piłkarskim. Jest gotowy i czekamy na jego występy. To zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej jest dla ciebie szczególne także z tego względu, że przestałeś być częścią tej najmłodszej ekipy. Już nie jesteś dołączany do chociażby przygotowywania sprzętu na trening. Tak, akurat od początku tych przygotowań, czy to w Łodzi, czy tutaj w Woli, już nie jestem, jakby można powiedzieć, odpowiedzialny za sprzęt na trening, ale jeżeli któryś z młodszych kolegów mnie poprosi, to nie mam z tym problemu, żeby coś wziąć, czy odnieść z powrotem do magazynu. A bardziej w tej chwili czujesz się częścią z racji stażu w klubie, z racji liczby występów tej klubowej starszyzny, czy bliżej ci mimo wszystko ze względu na PESEL do tej młodszej części szatni? Myślę, że ze względu na PESEL do młodszej, na występy do tych trochę starszych, ale z każdym w drużynie mam dobry kontakt, także łączę to i jest dobrze. A propos tych występów, ile łącznie meczów rozegrałeś w barwach UKS-ów i często też te spotkania we wszystkich drużynach, trąbkarzy, juniorów i tak dalej? Ciężko mi powiedzieć, myślę, że może około 300, licząc oczywiście od już tego wieku w centralnej lidze juniorów, czy jak jeszcze wcześniej była liga makro regionalna, ale myślę, że może około 300 się to mogło gdzieś zakręcić. Patrząc na to, jak zmienia się Akademia Łódzkiego Klubu Sportowego, gdzieś tam nachodzą ci takie myśli, że szkoda, że ty też nie mogłeś zaczynać w takich dobrych warunkach. Ten twój początek wyglądał zupełnie inaczej na tej starej, przecierającej hali.
Myślę, że nie, bo pomimo wszystko, że te warunki nie były za dobre, to tak ukształtowały się nasze charaktery. Teraz myślę, że mam trochę łatwiej w życiu piłkarskim czy prywatnym, właśnie przez to, że funkcjonowałem na takich warunkach, jakie wtedy były. Jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego na zgrupowaniu, to ty, zdaje się, jesteś z tej sekcji e-sportowej. To jaka gra w tym roku króluje wśród, domyślam się, młodszej części zawodników LKS-u? Jedni grają w FIFA, jedni grają w LoL-a. Ja akurat z Piotrkiem Jączukowiczem gramy w CS-a, także na tym obozie tak spędzam czas wolny. Oczywiście jest czas na drzemkę, czas na odpoczynek, jest też czas na granie, ale tak jak mówię, na tym zgrupowaniu króluje u mnie CS. I kto najlepiej sobie radzi w tej wirtualnej rywalizacji? Myślę, że jestem lepszy od Piotrka, ale można go spytać i gdzieś umieścić na mediach społecznościowych, co on ma do powiedzenia na ten temat. Ruszyła sprzedaż karnetów na ten sezon, na mecze ŁKS-u. W jakich słowach zachęciłbyś wszystkich niezdecydowanych, aby nie zwlekali i jak najszybciej zaopatrzyli się w całosezonową wejściówkę? Myślę, że przez czas pandemii, gdzie kibice nie mogli pojawiać się na stadionach, to moim zdaniem myślę, że kibice powinni być głodni meczów z naszym udziałem. A co mogę powiedzieć na ten temat, to potrzebujemy wsparcia kibiców, są naszym 12 zawodnikiem. Liczymy na ich doping na meczach u siebie, jak i na wyjazdach, a my zrobimy wszystko na boisku, żebyśmy po całym sezonie mogli się razem cieszyć ze wspólnego celu. Nawi zawodnicy niemal jednogłośnie mówią o bardzo dobrej atmosferze, którą zostali tutaj w ŁKS-ie. Ty jako chłopak, który w tej drużynie już niejedno widziałeś, niejedno słyszałeś, potwierdza, że rzeczywiście te nastroje u progu tego sezonu są bardzo dobre? Uważam, że tak. Pomimo niepowodzenia, które jak rozmawialiśmy wcześniej, było, to uważam, że atmosfera w drużynie na ten moment jest na bardzo wysokim poziomie. Nic, tylko ją pielęgnować i starać się, żeby była jeszcze lepsza, a na boisku będziemy za siebie walczyć jeden za drugiego. A nic tak nie pielęgnuje dobrej atmosfery jak kolejne zwycięstwo. Dokładnie tak. Został równy miesiąc do pierwszego meczu na Lea Unii. My już odliczamy dni do tego wydarzenia. Liczymy na wasze wsparcie. Bądźcie naszym 12 zawodnikiem. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.